I witam serdecznie wszystkich, siemandero, w tym programie góralskim. Jesteśmy w Zakopanem, w klubie Armstrong, gdzie jest impreza z okazji ferii, z okazji tego, że cała Viva tu przyjechała na czas feryjny integrować się z feryjną młodzieżą. Jeśli chodzi o ferie, to wiem, że teraz kończy je jeszcze warszawskie tam województwo, mazowieckie. Ślązacy dopiero będą mieli ferie, ale ogólnie to już dawno pokończyłem szkoły i nie wiem, jak kto tam ma ferie. Jedni mieli, drudzy będą mieli. Pozdrawiam tych wszystkich. Tutaj dzisiaj dwa ogniwa zip składu wystąpią, WWO i Zipera. Postaramy się wam pokazać jak najlepiej, jak to było, dać atmosferę. No i ogólnie pokrążymy to po Armstrongu. Zakopane 2004, bądźcie z nami. No i witam serdecznie, ze mną jest DJ Bart, którego wyrwałem za gramofonów. Przyjechał tutaj z DJ-em Osą. Właściwie Osa to DJ czy MC, bo wiem, że nakręca też imprezę z tobą, ale za gramofonami chyba też staje, nie? No wiesz, to wygląda to tak, że Osa jest moim MC, ale jak gramy imprezy, to początek imprezy jest jego. Taki delikatny R&B. Wstęp. Tak. Po czym ja zaczynam grać imprezę, a on przychodzi na mikrofon i... I hajpuje wtedy. A czy można powiedzieć, że jest on częścią Mad Crew? No bo gra z tobą teraz imprezy często, ty reprezentujesz Mad Crew, czy jak to wygląda? Wiesz co, no reprezentujemy, można powiedzieć, dwie różne ekipy, bo ja jestem z Mad Crew, a on jest z Art Deru z Rzeszowa, ale po prostu przez to, że spotkaliśmy się kiedyś, nawiązaliśmy dobry kontakt i podobnie myślimy, po prostu mamy te same... To samo podejście, po prostu chcemy pokazywać ludziom do muzyki, żeby tańczyli, bawili się. Na imprezach, no i bawią się. Wspomniałem o Mad Crew, bo właśnie chciałem wam powiedzieć, że Mad Crew obchodzi w tej chwili, bo jest cykl trzech imprez, 9 urodziny. W zeszłym roku byliśmy na waszych urodzinach w Skarżysku. No i właśnie tak chciałem bardzo, żebyś jakby podsumował te 9 lat i waszą ekipę i to, co właściwie już były dwie imprezy, będzie trzecia. Jak ci się podobają te urodziny? Wiesz co, tak, zagraliśmy jak do tej pory w Łodzi i w Skarżysku. W Skarżysku, no to wiadomo, jest taka nasza miejscowa, w której gramy od zawsze. Gramy tam dla naszych ludzi. Łódź to był taki, można powiedzieć, eksperyment w pewien sposób, ale sprawdziło się. Po czym teraz w sobotę gramy jeszcze w Harlemie imprezę. Też dla takiej, powiedzmy, że naszej publiki, bo już tak można powiedzieć, że publikę mamy gdzieś tam po części i tu i tam, po całej Polsce. Ludzie przychodzą na te nasze imprezy, także no po 9 latach, co mogę powiedzieć, jestem zadowolony z tego. Są DJ-e, Felix, Bart, jest graficiarz, jeden tutaj może nie będę miał ksywy, ale jednym słowem ekipa cały czas żyje i nie ma żadnych rozłamów. Nie ma rozłamów, cały czas każdy robi z nas rzeczy takie, żeby się rozwijać. Tylko mieszkacie w różnych miastach teraz, nie? Dokładnie, kontakt jest mniejszy niż kiedyś, no wiadomo, każdy dorasta, robi, studiuje, rozwija się też w jakiś swój zawodowy sposób, no i... ale. Spotykamy się często i robimy... No właśnie to widać, tutaj też widzimy jednego ekipanta, który jest z Końskich, a mieszka w Krakowie, a tu przyjechał. Słuchaj, teraz chciałem cię zapytać o koncerty, bo wiem, że grasz też często z Abradabem i z Gutkiem. Generalnie, jak ci się z nimi gra i na przykład czy robicie próby, czy to jest w dużej części spontan, czy macie ułożony jakiś plan? Wiesz co, to jest, wygląda tak, ja... Dab jest... tak jakby pierwszą i podstawową osobą, z którą gram. Z nimi grałem jako, jeszcze z Kalibrem, też jako DJ i nigdy to się nie zmieni. Będę zawsze DJ-em prawdopodobnie Daba, dopóki on będzie wydawał płyty i będzie robił, to ja jestem jego DJ-em i Felix i gramy po prostu razem. Granie nasze, gramy tyle już czasu, że po prostu w tym momencie to można powiedzieć, mamy czasami próby, robimy próby, ale to są wyjątkowe sytuacje, tak jak na przykład jedziemy gdzieś na koncert zagraniczny, to wtedy po prostu przygotujemy się, można powiedzieć, lepiej. A tak, to jest to taka, można powiedzieć, lekka rutyna, żeby... Wyrobione już są pewne rzeczy. No ja tak pytam, w sumie ja to wiem, bo wiecie, Bar w sumie gra z nami też koncerty i też kiedyś z Dabem graliśmy koncerty, ale wiadomo, że to są rzeczy interesujące. A kolejną interesującą rzeczą jest to, że byliście w Londynie i słyszałem, że zbliża się kolejna eskapada, nawiązaliście tam jakiś kontakt, może byś coś powiedział? W Londynie tak, byliśmy w wakacje w połowie lipca, zaprosił tam nasz znajomy. Zagraliśmy dla Polaków, wiadomo, była pełna sala, było gorąco maksymalnie, każdy z nas i podejrzewam, że każdy z publiczności wyszedł mokry, cały dosłownie mokry, było po prostu zajebiście. No. I przez to, że jest tam ta publika i można na nią liczyć, postanowiliśmy, kurczę, po prostu spróbować tam pograć imprezy. Jak na razie mamy znajomego, który załatwił nam lokal, w którym możemy robić imprezy. Jest to lokal na 200 osób. Będzie też polska publika, ale w Londynie, także no... No to jeżeli ktoś przez satelitę nas tam odbiera i akurat będzie w Londynie, niech patrzy na plakaty i dotrze tam. Patrzy na to, zaskoczenie.
do tobą nie zostanie to te słowa. Nieśmiertelna nawika, zim składowa, cały czas od nowa. Niejedno pokolenie wychowa, zobaczy, bo to dla nas to znaczy. To co w tobie zostanie to te słowa. Nieśmiertelna nawika, zim składowa, cały czas od nowa. Niejedno pokolenie wychowa, zobaczy, bo to dla nas to znaczy. Patrzy, Bóg mi to wybaczy. Zobaczymy. Nie ma skutków bez przyczyny. To nie nowiny. Tu aż w końcu patrzymy, by znów narodzić się od nowa, jak te słowa. Nieśmiertelna nawika, zim składowa. Posłucha, na zimne pucha. Uważaj, bo dzieciak słucha. To dla niego droga ma być, a nie muka. Powierana nauka z nagrania. Trzymaj swego zdania. Od uwagi się ta zmiana. Nawika szczera. Tym jak odczaje, zim skład zbiera. Sporo dla tych stron, to właśnie to biorą. Słuchaj od strony od błędu, by użyć do wszystkich momentów. Bez komplementu, to jest farma domu. Słuchaj to i zrozum to był warto. Posłuchaj Kora, słuchaj Boga, każdego tego słowa, bo to jest. No jestem właściwie na kilka godzin przed 14 lutym, czyli przed datą premiery z zespołem Zipera. Powiedzcie, Fusznik, no jak się czujesz? No takie banalne pytanie, ale można powiedzieć, że to już ta premiera. Długo chyba czekałeś na ten moment, nie? No w sumie już niecałe 2 lata. Premiera płyta powstawała przez niecałe 2 lata. I no to także to samo za siebie mówi. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywne nastawienie. Cieszę się też bardzo przez to, że współpraca jest z wami, bo widzę, że to wszystko fajnie przebiega. Także jest fajnie, no, w Zakopanem się fajnie dzieje i mam nadzieję, że ludzie się będą bawili tutaj, miło spędzą czas przy naszej nawice, prawda? No my spędzamy miło czas, chłopaki są już trochę zmęczeni, bo generalnie jest właśnie okres promocyjny i wiem, że mają dużo wywiadów, ale jeszcze o tej płytce chcę na przykład zadać takie pytanie, czy mieliście więcej kawałków nagranych i zrobiliście jakiś odsiew, bo mówił Fusznik, że to na przeciągu 2 lat, czy na przykład odpadło jakieś tam kawałki, czy wiesz, czy raczej jest to wszystko, co zrobiliście? Znaczy zrobiliśmy więcej kawałków, nie wszystkie kawałki były skończone, po prostu żeśmy dobrali już utwory takie, które się najbardziej nadawały na płytę. No i są te utwory skończone, reszta utworów jest do zrobienia na single, tam będą bonus tracki, wiesz, takie rzeczy. Po prostu jeszcze zostały utwory, które wymagają trochę czasu, wiesz, na tej zasadzie. Nie chcieliśmy po prostu wrzucać na płytę nieskończonych utworów. Nie? Niepewniaków, wiesz, eliminujemy. Myślicie, że w przyszłości na przykład jeszcze możecie dopieścić i gdzieś tam się ukaże jakaś epka czy następna płyta? No proste, no wiesz, nie ma ograniczeń, nie ma co, wiesz, nie jest powiedziane, że będzie, nie ma powiedziane, że nie będzie, wiesz, to jest na tej zasadzie, patent jest do zrobienia, wiesz, na prędkości, nie, pomysł przychodzi do głowy i się robi, nie? Jest patent taki, że przy trzecim singlu chcemy zrobić jak gdyby drugą premierę płyty, bo chcemy umieścić wszystkie materiały, jak gdyby promocyjne single, jakieś make-offy z teledysków i to będzie przy trzecim singlu, to będzie dodatek do drugiej płyty. Reedycja takiego. No coś w tym stylu, to będzie dodatek, druga płyta do jak gdyby do tej płyty, co teraz wychodzi. Tam będą wszystkie teledyski, jakieś koncerty, imprezy promocyjne, jak żeśmy zrobili te teledyski, no i najciekawsze remiksy z całego okresu. Co będzie tam, nie wiadomo, bo to wszystko przed nami cały czas, rozumiesz? To będzie jak gdyby podsumowanie całej Zipery. To będzie druga płyta do tej płyty, która teraz jak gdyby wychodzi, nie? To będzie przy trzecim singlu cała historia będzie jak gdyby opisana na dodatkowej płycie do albumu. Spokojnie każdy zdąży, to się wiąże ze spadkiem napięcia i ciśnienia, które mamy do czynienia. Każdego dnia, każdy można, to jest ta choroba, zabudowa, nie o to nas każe.
możecie przypomnieć, co będzie drugim, trzecim singlem, tak by zdradzić te plany? Nie, część osób już wie, ale... Drugim singlem po płycie planujemy zrobić Do roboty, razem prawdopodobnie z Patriotą, tak? Patriota będzie... Znaczy... Ustalony. Widzę rozłam. Trzech, ale jest taki plan, to jeszcze kwestia dogadania się we... Drugi singiel będzie Do roboty, a kwestia a Patriota to będzie kwestia teledysku po prostu dodatkowego. A trzeci singiel to Pokusy. Czyli Do roboty to kawałek z Mójkiem Staszczykiem. Czy on wystąpi, czy on wystąpi w waszym teledysku, czy chcecie uniknąć na przykład tego, żeby mówili, że... Wystąpi. Dlaczego mamy unikać jego w teledysku? Nie rozumiem tego pytania. Nie, no... My nagrywamy z ludźmi, z których darzymy szacunkiem i respektem, wiesz, i to nie ma problemu, bo razem z nim wystąpimy i mam nadzieję, że to będzie fajny teledysk. Teledysk planujemy zrobić z Kamilem Płockim, bo on realizował zdjęcia do okładki, a teledysk będzie zrobiony właśnie w konwencji utrzymanej takiej, jak jest okładka, wiesz. Tak. Ja to rozumiem, chodziło mi o to, że po prostu są ludzie, którzy rzucają takie zarzuty teraz, że teraz to się stało modne, że wiesz, że kawałki Pajak, Laca i tak dalej, nie wiem, Tedycz, Natalia i że wiesz, żebyś po prostu wytłumaczył to, że zrobiliście to z normalnych pobudek, ja o tym wiem. Wpłynęli tej mozie, ponieważ my ten numer żeśmy już ustalili, że nagramy co najmniej półtora roku temu, a nagraliśmy go co najmniej niecały rok temu. Także wiesz, my już to dawno temu. No i wiem, że długo trzymaliście to w sekrecie, nie wypłynęło to jakoś na wierzch, także... Dobra, tutaj jeszcze pytanie, czy często wam się zdarzają takie koncerty jak te połączone z jakimś fajnym, no nie wiem, dzisiaj wiem, że byliście na stoku, coś tam, Korek, coś szalałeś, czy nie za bardzo było na czym? Nie, no trochę śmignąłem sobie debiucik, dzisiaj mój był na, proszę ja ciebie, snowskate'cie. Zrobiliśmy sobie rampę i raczej ten, hopkę taką delikatną i wariowaliśmy trochę. No zajebiście, w czołówka się zajerałem, wiesz. No i na snowboardzie też debiucik kozacko. Jeździłeś na deskorolce kiedyś koraz, że masz taką wczówkę? Śmigałem sobie sporadycznie, wiesz, kickflipa skakałem z słusznikiem. Wielu z nas kiedyś, ty podo jeździłeś na deskorolce czy snowboard? Nie. Sporty zimowe jakie? Nie, ja to nie lubię zimna, nie lubię jak mi jest zimno po prostu. Woliście gdzieś w ciepełku? Plaża. A Fusznik, ty? Sporty jakieś zimowe? Nie, ja uwielbiam sporty zimowe, uwielbiam polskie góry, uwielbiam góry, w ogóle uwielbiam, wiesz, śnieg i sezon, także ja tak samo coś tam kombinuję z deską. Ostatnio przez 2 lata nie miałem do czynienia z deską, ponieważ tam troszeczkę moja deska jest w kiepskim stanie, musiałem do renowacji ją oddać, ale akurat nie miałem. Ale jest. Pomysłu. Tak, ale też planuję jutro wstać sobie wcześniej rano i... To idziemy razem, ty. No proste, umawiamy się, nie ma sprawy. Ja bym chciał na Kasprusia wjechać. Chciał interes spodni, wiesz, bo spodni nie ma, ale nie ma problemu, wie. Spoko, powiedz jeszcze, Fusznik, coś a propos swojej drugiej, znaczy trzeciej solówki, możesz już jakoś zapowiedzieć, bo wiem, że też się zbliża. Tak, zbliża się już bardzo niedługo, w sumie, chociaż troszeczkę, bardzo mnie to troszeczkę boli, tak prawdę powiedziawszy, że ona wychodzi dosyć niedługo po ziperze, ale to jest kwestia po prostu nie moja wina, tylko wina małych nie dociągnieć, wiesz. A w sumie sam sobie stworzyłem konkurencję, ale to już kwestia uboczna, zobaczymy, wiesz. No, na razie jeżdżę z ziperą, promuję ziperę i co będzie później z moją płytą. Moja płyta wychodzi pod koniec... W połowie marca. Zdrówko! To jest płyta na pewno różniąca się od poprzednich materiałów, wiesz, nagrałem ją, tam jest dużo wokali żeńskich, tak jak Marta się odzywa, to jest akurat moja płyta i Marty, wiesz, to jest świeżo zapowiadająca się wokalistka, wiesz, także zapraszam do kupna tej płyty i oczywiście do kupna Zipery, czyli rok 2004 zapowiada się pod znakiem ZIP, zawsze uderzamy w pięknym stylu, powracamy w pięknym stylu, także. Tak jest, także teraz może jakieś krótkie pozdrowienia z tych naszych jednodniowych ferii w Zakopanem. Pozdrawiam moją mamę, moją babcię, moich braci, dwóch, moją dziewczynę i wszystkich moich... Całą rodzinę pozdrawiam i wszystkich, którzy nie mogli przyjechać akurat na nasz koncert i tych, którzy są na stoku jeszcze o tej porze, zasnęli gdzieś tam. Mocnym, oświetlanym. Tak, tak. Ogólnie pozdrawiam całą Polskę i wszystkich ludzi, którzy są dobrej woli. Ja pozdrawiam wszystkich znajomych i także również jak koraz ludzi dobrej woli. Pokój z wami, elo. To była Zipera na kilka godzin przed premierą drugiej płyty, druga strona medalu. Ja latkę na to kładę, nade wszystko dam sobie rady, bo pierdolę ciebie twoją wadę, mego domu i rozumu, chłopę kucie papy, oczywiście frajski rapy, za tym zdanie zostaw dla siebie, szoru kreski po glebie, ostre słowa cudzą pod siebie, dystans, operacja, tylko produkcja, jeszcze większa progresja, agresja, ponadto użyka progresja, dystans wyje, podkoszyje, ale twoja, to wszystko się obraca, wodu nie wynosi, nie racji, mońska jest kusi, jedyny dnia nie był musi, drugi poprzez przejm, puścić leci, odpowiedzialność za porządek ponosi. I'm gonna go to the hospital.
Świadomości mej, potrzebuję jak powietrza. Dystans robi jak na więcej, oby nigdy mniej. To pomaga w życiu, to polepsza. No i ze mną DJ, warszawski DJ, dobry chłopak. Powiedz, od razu mi się nasuwa pierwsze pytanie, bo wiem, że jesteś teraz DJ-em Włodiego, bo widziałem już na koncercie w Łodzi byliśmy i tak dalej, ale wiem, że też wychodzi płyta Zipery i że z nimi będziesz grał koncerty. Powiedz, czy jakoś nie koliduje ci już to w tej chwili albo w przyszłości, nie będzie ci przeszkadzało, że wiesz, termin się pokrywa czy coś? Znaczy, jazda jest taka, tak naprawdę jeszcze tego nie ustaliliśmy, zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Na pewno będzie kolidowało, ja się nie podzielę na pół, więc no nie wiem, zobaczymy, ten problem jest poważny i jeszcze nierozwiązany. Powiedz, bo wiem, że zaczynasz pracę nad nowym mixtape'em. Ostatnio już minęło trochę czasu od wydania ostatniego. Ile? Chyba z półtora roku przynajmniej. No i co to będzie? Powiedz, czy to będzie, będą jakieś polskie, tak jak na ostatnim, blendy, czy jakieś polskie kawałki, czy amerykańskie, Francuzy? Znaczy, właśnie chcę się skoncentrować na polskich, bo czekam po prostu na płyty. Od was już dostałem, więc na pewno się pojawią. Dziękuję. Jakieś instrumentale. Chcę zrobić bardzo polski mixtape, że nawet jeżeli będą a cappelle, bardzo dużo blendów i nawet jak będą a cappelle amerykańskie, to będą przeważnie pod polskie instrumentale. Zobaczymy jak to będzie. Jestem w trakcie akurat zbierania dopiero tak naprawdę pomysłów i czekania na przykład płyty Zipery, nową płytę Zipery, żeby wjechać z nowościami i na płyty Wodka. Pojawią się te płyty, ruszam z hitem, myślę, że mi zajmie to około miesiąca. Przed wakacjami, jeżeli wszystko się dobrze potoczy, będzie mixtape już w sklepach czy tam na podwórkach dostępny. Płyta Zipery to właściwie już dzisiaj po 12 w nocy będzie 14 lutego, także można powiedzieć, że już dzisiaj będzie, my tutaj będziemy premierę na pewno obchodzić. Natomiast jeszcze chciałem cię zapytać, bo wiesz, no tak jak mówisz, będzie teraz, masz więcej koncertów niż kiedyś i w ogóle w związku z tym masz też trochę ograniczony czas. No ale będziesz miał Zipera w Łodzi, chodzi mi o to, czy generalnie chodzi mi o to, czy masz wciąż czas na to, żeby szkolić swoje turntablistyczne akcje, wiesz, bo widzieliśmy się też na mistrzostwach, gdzie zeszedłeś wysoko DJ-skich i wiesz, wiem, że masz to i czy cały czas pielęgnujesz tą zajawkę. Zajawkę na pewno pielęgnuję, na co dzień trenuję, niestety to ostatnio, przyznam się bez bicia, trochę przymuliłem się, niestety koncerty rozpraszają po prostu trochę od treningu, jak przyjeżdżasz po weekendzie zjebany, to wiesz o co chodzi, przynajmniej do środy, do czwartku odpoczywasz, a tu następnego dnia znowu wyjeżdżasz, więc nie wiem, na razie muszę ogarnąć mixtape, i resztę nagrywek, jeszcze duchem gru mi zostało trochę nagrywek, tak samo. I jeżeli to ogarnę, może się wyrobię nawet na tego ITF-a, chciałem wystartować. Po prostu tylko trzeba to naprawdę włożyć, żeby to było coś fajnego. Nie wjechać z bublem, ja nigdy nie wjadę z bublem. Jak już wjecham, to, jak to mam wjeżdżać już na tego ITF-a, to wjadę z takim hitem, się wszyscy obsrają. Z przygotowanymi secikami, rozumiem. Proste, że tak. Na koniec luźne pytanie, powiedz, jak tam wspominasz melanż przy nagrywaniu teledysku bez ciśnień? Bo w teledysku widać, że chyba tam nieźle generalnie miałeś. No, byłem 100% bez ciśnień. Było 100%... bez ciśnień. Było bardzo fajnie, bardzo mnie wspominam. Przyjemnie się miksowało, Dawid. Przyjemnie się miksowało, przyjemnie się piło alkohole przy pięknym słoneczku, potem przy deszczu niestety, ale było bardzo fajnie i przyjemnie u kolegi, nawet nie na działce, w domu pod Warszawą. Było bardzo miło, bardzo fajnie. Bardziej wspominam to jako dobry melanż podwarszawski niż w ogóle teledysk. W ogóle tak naprawdę to... Nie wiem, chłopaki mówili ostatnio w Kaczapie, że to był tak naprawdę melanż, a to nie... To bardziej melanż niż tak rycanie teledysku. No i... to miało wspólnego w ogóle z takim całym teledysku tak naprawdę. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. To był DJ Dobry Chłopak z Zakopanego. Z Basią tutaj w klubie Armstrong jest dużo korytarzy i takich pomieszczeń. Tu po lewej naszej stronie chill out, skąd dobiegają już trochę bardziej jamańskie brzmienia. Ale na chwilę zatrzymaliśmy się, żeby zrobić konkursik, zanim podążymy dalej. Do wygrania jest płytka numera raz. Pokaż w środku. Numer raz, muzyka Bloki Skręty. To płyta solowa numera, wiele osób na nią czekało. Fajna produkcja, C-Squad, DJ Zero. Ostry też tam coś zrobił. Polecam wszystkim tym spragnionych, takich stonowanych, fajnych brzmień. Numer raz. I pytanie, wymieńcie dwa kawałki numera, jego solowe. Oprócz płyty Nastukawszy i oprócz tej, które się ukazały na jakichś składankach albo gdzieś. Dwa solowe tytuły kawałków numera. Przyślijcie na ten adres, to się wyświetla. I możecie wygrać tą płytę.
A my przemierzamy dalej gdzieś tutaj w korytarzu Armstronga.